witajcie w nowym... Hej, witajcie w nowym filmie na tym kanale. Dziś nagrywamy mini haul z dobrego konia. No, jest ze mną Emilka. Obserwujcie ją na Instagramie. Nazwę macie w opisie i tyle. Tyle. Po kolei. Dobrze. Zacznijmy od tego. Rzeczy, które mamy obydwie. Czyli skarpety z Komodo. I tak. Kosztowały one 13,90 promocji z 27 zł. Tak, są to skarpetki o kolorze, nie rozróżniam kolorów. Powiem, że jest to morski, turkusowy, tak. Coś morski takiego. Z szarym na dole. Z jednorożcami różowymi, z żółtą grzywą. Wow. Wow. Taki kolor. Taki. Martynka się ubiera. Dobrze. Następną rzeczą moją, dobrze, to polecimy od razu ze skarpetkami, również z Komodo, za 29 zł. Są to takie szare, ciemnoszare, prawie czarne skarpetki z jednorożcami i gwiazdkami i kolorowymi paskami, bardzo stylowe i poważne, idealne na jakieś eleganckie zawody czy coś poważne. Pokażę znowu swojego pistolet. Dobrze, więc następną rzeczą jest różowa szczotka. To był dylemat życia, jaki kolor wziąć. W końcu jednak wzięłam różowy, nie czerwony. Ale no. Jest to już taka szaro-różowa. Nie wiem, z jakiej jest firmy. Martyna przypuszcza, że może to być York, ale nie wiem. Nie ma tu nigdzie napisane chyba. A jak jest, to nie wiem, gdzie jest. Ale kosztowała 13 zł. Zakup życia normalnie. Taka giętka, wygimnastykowana szczotka. Tak, kolejną rzeczą są nauszniki z HKM-u, zwykłe czarne ze srebrną lamówką i kosztowały 31,90 i kupiłam je do mojego Equesta Cosmo, którego dostałam na urodziny i jest to rozmiar COP, czyli będą dobre na uszka, ale czy na duże konie to się w sumie okaże. Pięknie, są dobre na ciebie za to. Szczepki są dobre na mnie. Kolejną rzeczą jest czarna mini szczoteczka z HKM-u, kosztowała 14,90. Jak się oderwie tutaj tą naklejkę, to jest taki napis, chwila, pompos, tak, nie wiem. Jest to szczotka, nie wiem do czego głównie przeznaczona, jej będę na pewno używać do kopyt, do czyszczenia kopyt albo do mycia, taka mała szczoteczka. Następną rzeczą jest Shine, odżywka ASMR. Super. Z firmy chyba You and Your Horse za 12 zł. Nie wiem, zamówiłam odżywkę w paczce, w sensie z rzeczami innymi z dobrego konia, które przyjdą w paczce. Ale zamówiłam odżywkę z Black Horse'a, a tą odżywkę chciałam zawsze przetestować, a że nie jest droga, właśnie taką zakupiłam, jutro będziemy testować, może to nie. To też jutro będziemy testować i to. Tak, taką odżywkę. To jest chyba taka ogólnie do codziennego nakładania. Czyli tak jak każdą odżywkę, nałożyć, poczekać 30 sekund. Nadal, poczesać włosy. Zostawić do wyschnięcia i znowu czesać. I tak nikt tego nie robi, ale tak jest napisane na każdej odżywce. I ostatnią rzeczą są smaczki. Oczywiście smaczki z końskiej sukienki. W najmniejszej możliwej pojemności. Nie wiem, czy siłaś, ale jeszcze nie przyszły. Tak. No. Jest to pojemność 1,2, czyli 1,2 litra. Jest to smak malina, kosztowała na 19 zł. I co? No zamówiłam też z końskiej cukierenki smaczki o smaku czarna porzeczka, tylko jeszcze ich nie ma. To jest w ogóle mierzyła 2 metry. Tylko jeszcze ich nie ma, więc na razie mam te. Już niedługo powinny przyjść. Tamte. W sensie tamte drugie. No. Tyle. Tak właśnie. I to koniec. I nie wiem co jeszcze. Tak mam piękną stylówę. Poczeszę trochę mojego konika na koniec. O, ASMR. Jezu, weź chwila. I na tym, no, do Paryża. Okej, okay. Jeszcze wypróbujemy Shine'a, potrzymaj.
kamerę. No ciekawe jak, no. ASMR. Jezu. Nie wiem, co ona tu robi, jakieś ASMR. Jezu. Wyglądam jak... Jeszcze jedną szczotkę musimy przetestować. Jeszcze wiaderko. Ale pachnie tutaj tym szaj. Ładnie pachnie. Chociaż tak jakoś nie wiem, dziwnie. Wyścignij fotę tego. Tak, dzięki za oglądanie, do następnego.